Dawno cię u mnie nie było. Cieszę się, że znowu cię widzę. Jesteś moją ulubioną klientką. Masz może ochotę na kawę, herbatę lub wodę z cytryną? To może zrobię ci później. Nie ma problemu. Co będziemy dzisiaj robić? Widzę, że od ostatniego czasu bardzo urosły ci włosy. Tak. Nabrały też naprawdę dużej objętości. Więc dzisiaj podcinamy końcówki, tak jak zawsze. Rozumiem. Proponuję skrócić włosy o maksymalnie 5 cm. I ani milimetra więcej. Tak, dokładnie. A więc standardowo będę podcinać włosy warstwami, a więc najpierw muszę oddzielić pierwszą warstwę. Użyję w tym celu grzebienia z odpowiednią końcówką oraz kilka klipsów. Czyli tak jak zawsze. Możemy zaczynać? Świetnie. A więc najpierw delikatnie rozczeszę włosy, aby łatwiej było mi oddzielić pierwsze pasmo. I teraz potrzebuję kilku klipsów. Pierwszy klips. Drugi klips. Spójrz na mnie, proszę. Idealnie. A więc przechodzimy do podcinania. Jest ci wygodnie? Świetnie. Nie dość, że twoje włosy są długie, to jeszcze są w bardzo dobrej kondycji. Tak. A zaczęłaś nakładać olej na włosy, tak jak ci poradziłam.
W moim przypadku one również się sprawdziły. Tak, głównie olej ze słodkich migdałów i olej kokosowy. Świetnie. I druga strona. Tak, oprócz olejów mogłabym Ci jeszcze polecić kilka wcierek do skóry głowy. One również mają bardzo różne działanie w zależności od składu. Tak. Musiałabyś przetestować kilka różnych wcierek, aby dowiedzieć się, która z nich jest najlepsza dla Ciebie. To prawda. Wcierkę można również zrobić samemu w domu. Wygląda bardzo dobrze. Dobrze. Zdejmę teraz klipsy. O tak. Po kolei. I ostatni klips. I teraz oddzielę kolejne pasmo włosów. Tak. I ponownie zaczynam od lewej strony. Właśnie tak. Teraz, gdy pasmo włosów jest już oddzielone, muszę je przypiąć ponownie klipsami. Spójrz na mnie ponownie. O tak. I przechodzę do podcinania.
oprócz olejów i wcierek możesz również stosować płukanki do włosów. Tak. Z nimi również trzeba nieco poeksperymentować, aby dowiedzieć się, która najlepiej nam służy. Dokładnie. Ważne jest, aby nie zniechęcić się po pierwszej, czasami nie do końca udanej próbie. Twoje włosy już teraz nabierają kształtu. Wyglądają coraz lepiej. I druga strona. Możesz na przykład spróbować płukanki z octem jabłkowym, cytryną lub mlekiem. Niektórzy również polecają piwo, a nawet miód. Tak. Możesz również polać włosy wywarem z różnych ziół. Wybór wydaje się wprost nieskończony. Wygląda na to, że jest dobrze. Zdejmę teraz wszystkie trzy klipsy i zacznę podcinać ostatnią, czyli tą wierzchnią warstwę.
Zanim zacznę podcinać włosy na samej górze, muszę znowu je rozczesać. Jednak tym razem użyję innego grzebienia. Tak, ten będzie znacznie odpowiedniejszy. Świetnie. I ostatnia warstwa. Oprócz olejów, wcierek i płukanek możesz również zabezpieczać swoje końcówki. Możesz to robić olejem bądź jedwabiem. Spójrz na mnie, proszę. Wyglądasz świetnie. Aby jednak dopełnić efektu, nieco jeszcze wymodeluję włosy z przodu. Tak jak lubisz. Jeszcze ostatni rzut okiem. Wygląda na to, że skończyłam. Chcesz się zobaczyć w lusterku? Tak, tutaj jest po mojej prawej stronie. Wyglądasz jeszcze ładniej niż jak do mnie przyszłaś. Dziękuję, że odwiedziłaś mnie ponownie i zapraszam Cię w przyszłości.